Witam Państwa. No, teraz najbliższe dni to będzie festiwal pana Lecha Wałęsy. Wczoraj w telewizji oglądałem przez minuty, zanim mnie zbrzydziło, program pana Lisa, który zaczął się od pytania, czy pan Lech Wałęsa jest bohaterem narodowym, czy agentem bezpieki. Jakby nie można było być naraz i bohaterem bezpieki, i agentem służb specjalnych. No, na przykład Zorgę, czy ktoś taki. Otóż, proszę Państwa, pan Lech Wałęsa twierdzi, że tutaj wszystko jest nieprawda, bo on ma wyrok sądowy. Otóż trzeba przypomnieć, że mamy takie wyroki sądowe. Na przykład jest inny bohater Polskiego Sierpnia, pan prezydent Jurczyk, prezydent Szczecina, który też ma wyrok sądowy, że jest że nie był agentem SB. No, proszę Państwa, rzeczywiście miał ten wyrok, znaczy, żeby się z tym to było trochę tak, że miał wyrok, że on był agentem SB. Sąd apelacyjny stwierdził, że był agentem SB. Sąd Najwyższy cofnął sprawę do pierwszej instancji. Nowy skład pierwszej instancji orzekł, że był agentem SB. Apelacyjny orzekł, że był agentem SB. I wziął to w swoje łapki Sąd Najwyższy, który orzekł, że pan Jurczyk oczywiście nie był agentem SB. No i w ten sposób nałożył po buzi, prawda, tamtym czterem składom sądów orzekających. Ale co zabawniejsze, pan Jurczyk pozwał do sądu tych, którzy powiedzieli, że był agentem, i sąd cywilny wcześniej nie orzekł, że był agentem SB, nie przejmując się niczym orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie właściwie karnej. Właściwie nie dlaczego karnej, bo bycie agentem służb specjalnych legalnego państwa nie jest czynem karalnym. Dlaczego sąd karny to robi i procedura karna tu jest stosowana, to nie rozumiem. Bo proszę Państwa, proszę zrozumieć, procedura karna oznacza uznanie kogoś za winnego. Na samym przypadku agenta służb specjalnych mamy procedurę raczej inną, taką jak pilota samolotu podzielonego o padaczkę. My go nie uważamy za winnego posiadania padaczki, ale na wszelki wypadek go nie sadzamy za stery samolotu, prawda? I to jest taka analogia. Taka analogia, a nie analogia, że winny był. Toż ja nie uważam, proszę Państwa, nikogo, że był winny czy niewinny. Od tego są ci, na których donosił, prawda? To są bardzo różne sprawy, bardzo skomplikowane sprawy, prawda? Przeczytamy tę książkę pana Cytkiewicza i Gontarczyka, to się przekonamy, bo tam to były różne okresy. Raz wykonał posłusznie polecenia, raz się wyłamywał, raz nawet narzekali na niego, że on nie chce wykonywać poleceń, także był taki kapryśna dusza była artystyczna. Raczej. W każdym razie co do pana Jurczyka, no to mieliśmy nawet, żeby Państwo zdali sobie sprawę, były w obostoręcie spisywane te zeznania, czy te donosy, pokwitowanie na brane pieniądze, oświadczenia, że będzie agentem, prawda, podpisany. I mając to w ręku, Sąd Najwyższy orzekł, że on nie był agentem SB, więc od pana Wałęsy wyrok tego sądu tak samo mam głęboko w nosie. I myślę, że pan Wyszkowski się tym, Krzysztof Wyszkowski się tym specjalnie nie przejmuje. Natomiast oczywiście tu chodzi o coś zupełnie innego, proszę Państwa. Nie chodzi o to, czy pan Lech Wałęsa był agentem SB, czy nie. Chodzi o coś, o to, żeby nie dopuścić do ujawnienia, że cała III Rzeczpospolita to agentura SB, WSI i tym podobnych urządzeń. Że dzisiejsze tak zwane partie polityczne to są ekspozytury poszczególnych odłamów służb specjalnych. Co ma swoje dobre i złe strony oczywiście, bo ja nie jestem demokratą, ale proszę Państwa, no, taka jest prawda. I ujawnienia tej prawdy oni się boją.